Jedynka Kujawsko-Pomorskiego, pan Jacek Ostrzewa, nie członek, ale sympatyk partii. Dokładnie tak. Natomiast warto wspomnieć, że przez kilkanaście lat byłem działaczem UPR-u i byłem w tym czasie również prezesem oddziału toruńskiego. Czyli jest to jak gdyby kontynuacja. Kim jest kandydat Nowej Prawicy w Kujawsko-Pomorskim? Jego dokonania, ewentualnie wykształcenie? Z wykształcenia jestem geografem. Mam również studia podyplomowe z ochrony środowiska na Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Moja droga zawodowa była bogata, zróżnicowana. Zaczynałem od pracy w leśnictwie, w biurze projektowym. Następnie pracowałem w Polskiej Akademii Nauk w Toruniu. Później byłem kierownikiem Biura Rekultywacji Gruntów w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Toruniu. A od 1981 roku, no może między innymi dzięki temu, że byłem przewodniczącym Solidarności w owym czasie w firmie, no już byłem bez pracy. Musiałem to sobie jakoś zorganizować, zwłaszcza że żona też była bez pracy. Mieliśmy dziecko, nie mieliśmy rodziny w Toruniu. Musieliśmy sobie radzić. No i tak wszedłem na ścieżkę własnego biznesu. I to trwało do 2006 roku. Od 2007 roku, po likwidacji firmy, zostałem urzędnikiem, początkowo w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, a następnie w Departamencie Kontroli i Audytu. Kujawsko-Pomorskie. No wszyscy kandydaci do tej pory z regionu i spoza regionu, których jest chyba więcej w tych jedynkach, zawsze argumentują, że coś zrobią dla tego Kujawsko-Pomorskiego, że będą działać na jego rzecz w jakiś tam sposób w Unii. W różne tutaj są recepty, że tak powiem, podawane. Co Nowa Prawica? W jaki sposób chce dla Kujawsko-Pomorskiego zaistnieć? No, coś konkretnie pan chce zrobić? Mówienie, że ktoś może poprzez uczestnictwo w Parlamencie Europejskim coś zrobić dla regionu, no to jest fantazja, to jest fantazjowanie. W ten sposób niczego nie można zrobić. Może zrobić, nie wiem, prezydent, Rada Miasta, jacyś sponsorzy, natomiast posłowie do parlamentu takich możliwości nie mają. Oni mogą jedynie lobbować na rzecz swojego regionu, no ale to są działania nieformalne i niekoniecznie przynoszące sukces. Idzie pan z listy Nowej Prawicy do Parlamentu Europejskiego, startuje pan. No więc w związku z tym popiera pan ich, że tak powiem, tutaj różne ideowe dążenia. Jak się pan odnosi do całego programu? Proszę pana, ja uważam, że Unię Europejską trzeba zniszczyć, po prostu zniszczyć. I mówię to zarówno jako człowiek, który przez 25 lat prowadził własną działalność gospodarczą, jako urzędnik, który widzi programy mające być realizowane przez urzędy, jak również przyrodnik, bo z wykształcenia jestem przyrodnikiem. I takie pomysły jak właśnie walka z globalnym ociepleniem to są rzeczy absurdalne i niezwykle kosztowne. A co? A więc Unię należy zniszczyć. Zniszczyć czy zlikwidować? Obojętne. Jeżeli Unia pozwoli się zlikwidować, to zlikwidować. Jeżeli trzeba będzie jej w tym pomóc, no to trzeba jej w tym pomóc. A w jaki sposób pomóc? Ośmieszając ją chociażby, tłumacząc ludziom, czym w istocie jest Unia Europejska, wyjaśniając, że gospodarka unijna zarządzana przez urzędników prowadzi do katastrofy. Urzędnicy, gdyby umieli prowadzić własny biznes, to by prowadzili własny biznes, a nie byli urzędnikami, prawda? W biznesie rzekomo są znacznie większe pieniądze, więc jeżeli tego nie potrafią robić, to nie powinni również tym biznesem zarządzać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest to właśnie kwestia tradycji, kultury, która jest świadomie i celowo niszczona przez Unię Europejską. Wartości, które były dla nas ważne, które były ważne dla naszych ojców, dziadów, są zastępowane przez jakieś rzeczy nie do przyjęcia, typu małżeństwa jednopłciowe, przez walkę z Kościołem, przez walkę z tradycją, przez obniżanie rangi mężczyzny w związku rodzinnym. To są wszystko sprawy, które budzą mój sprzeciw.
A co by pan powiedział, rozmawiając z potencjalnym wyborcą na ulicy, dlaczego ma na pana zagłosować akurat? Dlatego, że ja daję mu szansę, iż będzie żył normalnie i lepiej bez Unii. Ja mu daję tą szansę.